Siemeczko, jestem Pepetem Games, witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj mnie sobie pod uko jedzę na ziarnówkę, więc lecimy, no jest dość duży kawał do zabrania. No dzisiaj nie brałem klasa, mówiłem wezmę sobie case'a, bo będą pod case'a właśnie kupowany ten punkt był. Więc no to trzeba sprawdzić, czy będzie dało sobie radę. Na razie objechałem sobie dwa razy, oczywiście patrzę na GPS-ie, wiadomo, że wyciąłem na GPS-ie płacać, no raczej wątpię. Ale tutaj oczywiście woda jest, więc możemy sobie robić. Ustawione wszystko elegancko, 12 na godzinę, bo to nie jest jakoś głęboka orka. Wiadomo, to powinien jeździć, o, czego? Mam taka coś ustawić, 90, tak coś będzie. Więc to nie jest jakoś głęboko, to było talerzowane dość głęboko z kolei. Była dawane wapno, tutaj jest teraz jeszcze była zdrowana gnojowica, później było jeszcze jeszcze chyba obwodnik zdrowana, gnojowica, że dawałem, przeładowajmy, ale będziemy sobie dawać jeszcze później nawóz, wiadomo, tradycyjnie. Więc no tutaj dobrze karmić do karmić tą kukurydzę, to będzie, ponieważ jeszcze no wiecie, z tego ziarnówki musi sporo osiągnąć, mamy ogólnie dwa pola, będziemy mieli ziarnóweczki. Więc no, przy gospodarstwie na pewno ziarnówka będzie i tutaj ziarnówka będzie. Ten kawałeczek tam właśnie za zrowkiem będzie zrobiony na kieszonkę. Więc no, będzie ciekawie, chciałem go powiedzieć. Właśnie nie wiem, czy w tym roku też będzie ogólnie troszeczkę większa skala kukurydzy. Bo chciałem ogólnie robić typowo łąki na siano, a żyto i kukurydzę mieć na kieszonkę, to jest będą logiczne i zwiększyć troszeczkę hodowlę jeszcze bydła mlecznego, ale to wiadomo, jeszcze nie na ten moment, ale ogólnie chciałem troszeczkę przygotować się za czasu, trochę tej paszy porobić, ogólnie narobić tej paszy w zasadzie, a nie zrobić, narobić tej paszy, żeby po prostu już mieć jakiś tam ten zapas, można powiedzieć, w pewnym sensie. Więc trzeba będzie o tym myśleć. Tak na sobie, na spokojnie. Wiadomo, to mamy 130 sztuk bydła, no ale jednak tego bydła jeszcze człowiek pragnie więcej. Żeby po prostu było. Zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Ogólnie dzisiaj miał być ciągnik, niestety jeszcze kupcy nie przyjechali po ciągniki, więc no nie masz tego pieniędzy dać, bo wiadomo. Widzicie, 16 tysięcy, 16,5 tysiąca na koncie, więc no, no nie ma czego kupić ciągnika, a to ogólnie na poprzednim odcinku bierze, zapłaciłem za nawóz i zapłaciłem za paszę teści wątra naszego bydła kochanego, to może powiedzieć, więc no niestety więcej no kasy teraz nie wziąłamy, no te 16 tysięcy to jest praktycznie można powiedzieć na gdzieś naprawdę ewentualne coś w tym stylu. No wiadomo, ogólnie no, utrzymanie się samego siebie, więc no, nie ma jakiejś tragedii. Więc no, aby się cieszyć, orka jakoś fajnie w miarę idzie. Jakoś tragedii nie ma. Case myślałem, że nie gorzej, ale nie ma jakoś, nie ma źle. Na gorzej to ma to, że ten, powiem tak, można powiedzieć tak szczerze, że mógł być troszeczkę ciężejszy podzek, bo on ma gdzieś w granicach 700-800 kg. Nie ważyłem go, ale tak mniej więcej wychodził. Więc myślę, że ten pucek był to nowy, no to podejrzewam, troszeczkę by to lepiej wyglądało. No ale nas suma summarum, że jest ogólnie, że i tak on w ogóle jest. I tą szczepność w sumie jest przy tym pełniku w miarę przyzwoita. To jeszcze coś miałem powiedzieć? Chyba nie. Odnośnie ciągnika, no ale ogólnie jeszcze mogę powiedzieć, że piękny zestaw. Moim zdaniem ten puk i ten ciągnik naprawdę zajebiście ze sobą się zgrywają, to jak to. Wiadomo, mamy tego klasa, też nie chcę go jakoś mocno grać, można powiedzieć, w pewnym sensie. Wiecie, no, w razie konsekracji, tak, w razie awarii tego case'a, wiadomo. Klasa sobie nam klasa, może troszkę więcej pali was pali, bo wiadomo, nie miałby tej przyczynowości. Zresztą źle powiedział.
Śmiesznie by to wyglądało po prostu. Na mnie na 160 być koni, ciągnik to pługa, czwórki, botówki, no troszkę jest za duży. A to jest idealny ciągnik. No bo na razie podklasa zbytnio sprzętów nie mamy. Mamy tylko praktycznie, można powiedzieć, co? Mamy tylko zestaw popowsiewny, czyli był aktywny z silnikiem 100-metrowym i to jest wszystko. Na dzień dzisiejszy i będziemy mieli bezorkowca. Będziemy mieli bezorkowca, który no będzie w czerwcu, bo chłopaki nie zdążyli go jeszcze ogarnąć. No więc no jest troszeczkę przesunięcie w czasie pod tym względem, ale jakoś tu nie ma co narzekać. Jest w miarę możliwie. Wiecie, bo i tak to trzeba zadać, no to trzeba zadać teraz, bo z roku nie dopożyczał. Teraz będę tego, żeby tylko tutaj uprawić pod bukłę, wiadomo. Lekko więcej roboty na dobrze, bo tak, muszę teraz uprawić tutaj i będę musiał po prostu tu jeszcze zasiać. To, a tak byśmy mieli już mnie uprawione i znaczy no uprawione, można powiedzieć, lekko pługiem i uprawione kultywatorem. Tak niestety trzeba to zrobić, no ale nie ma tego zwykłego, sobie na to będzie wyszło. Będę wiedział, że chwastów tu już raczej nie będę miał. No co, do maju, myślę, że to będzie jeszcze odcinek z uprawki będzie, no i oczywiście siep, rydzy i to wszystko. Aż tak wszystko finalnie wyjdzie, to zobaczymy, jak to będzie miało ręce i nogi. No później to już raczej myślę, że będziemy się widzieć. Szczerze? Będziemy się już widzieć chyba na żniwach w lipcu. Taki jest zamysł, a czy mnie to wypali? Mam nadzieję, że tak. No elegancko, tutaj trzeba będzie elegancko sobie wala ten, no, overum, piękny pług. Chyba nie, no, lepszego pługa trafić w tych pieniądzach nie mogłem, można powiedzieć. No wiadomo, jak byłem ten pług, to się chłopaki trochę dziwili, że mi czwórkę bierzesz, takiego klasa kupujesz, a pług tylko czwórkę, no ale powiedziałem, że ja kupuję pociągnik, który mam aktualnie, czyli pod tego case'a, no bo ten case, no, jest moim zdaniem zajebistym ciągnikiem. No i jakiś właśnie ten ciągnik będzie, no, podejrzewam, dłuższy czas tutaj. Bo do niego jeszcze prawdopodobnie przyjdzie jakaś maszyna typowo pod niego, czyli myślę, że siewnik do kukurydzy, ale na szczęście chciałem powiedzieć, jeszcze nie w tym momencie, bo chcę iść typowo usługi, no wiadomo, teraz pojechałem, zrobiłem 15 tysięcy kukurydzy. Ale jeszcze chłopaki nie mają pieniędzy, nawet się nie śpieszę. No ale jednak tutaj musiał taki szósteczkę, jakąś tutaj szóstkę ciemnik. Uciągnie bez problemu jakiegoś Fenelanda czy Kuna ciemnik. Powinien jakieś takie ramię. Powinien to uciągnąć, tak mi się zdaje. No bo w życiu realnym sam znam chłopaka, który ma samca 100 koni, bez żadnego balastu, bez niczego. Ciągnie szóstkę Kuna. Nasze Fenelanda, nie będę skończył dokładnie silnika. No to sobie bez problemu, bez żadnych problemów właśnie tym pługiem, tym silnikiem, takim właśnie silnikiem stokonnym samcem. Więc tutaj szóstka do niego też witalnie tego case'a pakowała. Chciałem Bekera jakoś. To jest stary silnik też. Właśnie nie wiem, co jeszcze będzie możliwe do kupna. Ale my jeszcze nie w tym momencie, w tym momencie jeszcze przejdziemy sobie ciemnikiem naszą czwórką, właśnie pługiem, nie pługiem, tylko ciemnikiem. Trochę się mota, bo widzicie, godzina na mnie było powiedzieć, na mnie już dość późniejsza, właśnie pod tym względem, no ale trzeba trochę ponagrywać, może ten buffer związany z nagrywaniem się może powiedzieć skończył. No bo co mam teraz, to jest na niedzielę? A wiecie, mam teraz tylko czas nagrywać tylko i wieczorem, można powiedzieć. Więc no, co zrobić? Weźmy w ogóle, jeszcze nie wiem, czy miałem zrobione, czy nie, bo miałem tego nie ciąć. Zobaczę to. Pogodne niestety, no, nie pozwalają na to, żeby to ciąć. Ale myślę, że tą sobotę, co była, myślę, że było święty.
Chociaż nie chcę tego zapraszać, bo powiem szczerze, że troszeczkę się martwię o to docięcie tego dworza. No to mamy trochę katastrofa, bo jak byłem możliwość, no to wiadomo, nie było kombajnisty, w sensie był w ogóle 4 wioski, 5 wioski chyba dalej, bo nawet dalej. A teraz jak już ma czas, no to niestety jeszcze no się zawzięły, no i teraz się nie da tego skosić. No z tego lepiej, nie wiem jak się tylko udało się jednemu sąsiadowi skosić i to wszystko. Reszta częściowo kosiła właśnie zboża, a ja niestety pszenica. Kojarzyłem same żyto, to też, no wiecie, jak pan 6 metrów PDM przyjedzie, no to też jakoś powinno miała się wypowiedź, chłopaki, że to jest, nie wiem, w ciągu w odległościach, nie wiem, pół kilometra, dwa pola, a reszta jest faktycznie, można powiedzieć, granicząca. Więc no hetta będzie, hetta z 10 będą jechać pół kilometra w tą, a tutaj praktycznie można powiedzieć, będzie obgulone. Bo pewnie w odległości, nie wiem, 100 metrów, pole od pola, każdego jednego. Dla przejazdu już takie nie będą. Wiadomo, później oczywiście spasować trzeba będzie słomkę i pozwozić. No w skrót to macie. Po żniwach. Tylko jeszcze się zastanawiam, czy będę robił w kostkę, czy będę robił w sobie w baloty. Bo toś mnie zastanawia, to zobaczymy, czy będzie możliwość, jaka pogoda będzie, bo wiadomo, teraz w 6 czasy można. Tylko jeszcze nie zależy od pogody. A podejrzewam, że 5 hektarów, całe 5 hektarów, to chyba 4-7. I ostatnio sobie liczyłem, to bardzo podobnie tam, jeśli będzie po 15 kost, po 15 balotów, to że to jest w miarę, wiadomo, duże, a też nie ma co tam przejechać, no 15 belek liczę, maksymum 20 belek setera, no to 15 razy 4 ma 60, jakieś 70 kulek może dziś, max do tych 85 kulek powinniśmy mieć. No i powinno mi to stracić na cały rok właśnie. Kurwa. No czy kurwa, teraz na zło jeszcze nie pani trzeba tak płacić. No nie może być. Weź mi się kurwa dzieje na tym kompie jeszcze. Albo jakieś wycinki będą dobywać się. Ale może pokmienić sobie, muszę poprzestawać, poustawiać, żeby to miało śmiałe ręce i nogi. Wtedy będziemy wtedy wszystko wiedzieć. Na razie będą w klatkach. Aktualnie 50, 63, 55, coś w tym stylu. Redi nie ma. Dlatego też na razie jakoś kontynuujemy. No ale powiem tak, no piękna sprawa z tym ciągnikiem, z tym pługiem, no coś kuziwa pięknego, to robota, kurwa. Zobaczyłem do tyłu, a do przodu się nie spojrzałem i drzewo zajebałem. A co jak co, pług i ciągnik. Dla mnie jeden z najlepszych, taki można było kupić. Ogólnie farminga lewistych. To jest 115 koni, to nie? Tak wtedy miałem duży przeskok, ale teraz myślę, że to trzeba się jakieś koje kupić, to miał tak najbardziej optymalnie chyba. No ale. A się cieszyć z tego sobą. Radę daję z tym pługiem. Tak mówiłem w przednim odcinku, teraz będę szkoda gdzieś w granicach 100 koni, ciągnika jeszcze. No a właśnie 30 i Case'a. Jednak trochę troszkę tych, wiecie, opysku do opyskiwacza pasował i właśnie do siepki, no bo jednak tego tu nie widzę w siepce ani w opyskiwaczu. Więc no zobaczymy, co tam jest, jakie oferty będę miał tego całego biznesu. Ale podejrzewam,
Chyba nie pójdę w case'a. Takie mam wrażenie. Będę szukał jakiegoś case'a właśnie. Więc jak stu koni. Robimy się jeszcze beczkę pociągną. Coś w tym stylu. Przerzutnik. My tak byśmy mieli tak. Hipotetycznie. Ciągnik z pługiem. Tego case'a z pługiem. Mniejszego. Ciągnika byśmy mieli z rozrzutnikiem, no i oczywiście klasa spiętego z silnikiem. I wtedy nie rozpinamy się, nie cudujemy, władowak pomadujemy, mamy laleczkę i jest elegancko. Taki będzie zamysł, bo jednak case ten 62-30 jednak jest przymały do rozrzutnika. Nie wiadomo, usu schodził, to był ciężejszy, to płynniejszy. A z drugiej strony, no. No nie było innego ciągnika, żeby to uciągnął. A teraz takie 85 koni, 100 koni, będzie idealny ciągnik, ten odrzutnik. No i wiecie, a jeszcze jako to i ten tylko ciągnie. Więc no zobaczymy, co tu wypalimy. Baczcie mi za składnie, wymowy i tak dalej. Ja jestem troszeczkę zmęczony, bo jest później nagrywane to. Powiem szczerze, 5 dni, które miałem przerwy ogólnie wcześniej, jakoś teraz nie mam ciężko robić ten tryb nagrywania, to miałem. Jak wtedy się nagrywa po 2-3 odcinki dziennie, to też było inaczej. A teraz tak ciężko to powrócić, tak można powiedzieć. No ale jakoś powolutku. Myślę, że będzie dobrze. Nawet się, że przerwy na kanale nie mam, wiadomo, bo się tutaj teraz nie mam, bo ani się nie ma co dziwić. No bo sezon jest, to się nie ma co dziwić. Pod względem myślałem, że ktoś może wrzucę ktoś poza farmingiem na tą serię, ale mnie nie. I chusteczki mówię, ciągnę tą serię do samej premiery 25. I zobaczymy, czy to wypali, czy to się uda. Mam nadzieję, że tak. Byłem zadowolony, no bo byśmy troszeczkę wszystko wiedzieli, bo teraz myślę, że to jest chyba 160 odcinek. Już troszeczkę już tych, powiedzieć, tych odcinków troszeczkę nabiliśmy, bo praktycznie w ciągu tych 160 dni, można powiedzieć, mieliśmy tylko jeden dzień przerwy. Myśmy tylko mieli jeszcze jeden odcinek więcej. A mamy praktycznie cały Boży tydzień, mamy cały ten okres od 14-15 lutego. Mam codziennie praktycznie filmiki. Oprócz filmiki, proszę. Mam odcinki z farminga. Mnie to bardzo cieszy. Wiadomo. Teraz Farmers Life'a nie ma. Ale Farmers Life'a muszę teraz zacząć od nowa, ponieważ po formacie, no wiadomo jak jest. Nie da się tego grać prawdopodobnie od nowa. Chociaż backupa zrobiłem. Na dysku CSD-ku. Drugim. Ale nie wiem, czy to zadziałało w ogóle. Może sprawdzić. Też by fajnie było właśnie teraz nagrywać. Ale liczyłem też na kupienie kompa, ale na razie kompa sobie odpuszczam, dopóki nie będę wiedział, czy ten komp będzie uciągał sobie 25. Jak już będzie uciągał, to nie będę kupował. A jeśli nie będzie uciągał, no to już trzeba będzie kupować na pewno na 25 komputer nowy. To mnie trochę smuci. No ale co zrobić? Zresztą swoją żywotność no już troszeczkę ma. Troszeczkę już przeszedł z tego. Jednak to już jest 6 rok. Będzie za niecały miesiąc, jak już ma 6 lat. Więc nagrywanie, renderowanie i wszystko, co jest związane z tym, no to jeszcze sobie jakoś miarę radę daję. Nie ma co się dziwić. Już powoli wysiada. Ale nie, kurwa, no powiedzcie, to nie jest piękny widok. Mi się ten kurwa jakiś tak podoba. Tak cholernie mi się podoba. To jest szok. Tylko muszę mu poszukać teraz, na zimę. Poszukać szersze opony. Jakieś parę konkretniejsze.
Będzie jakoś tam zaparcie mnie troszeczkę lepsze. Myślę, że ten udział też będzie miał lepszy. Wiadomo, to się też będzie wiązało z kosztami. Ale nie ma takiej tragedii. Trzeba doinwestować w czynniki, które pewno będą dłuższy czas. Tak samo jak ten case był. Znaczy jest też jeszcze, ale myślę, że już będzie sprzedany. Też był dobry doinwestowany. No i zadowolony byłem z niego. Ale wiecie, to jest czas na zmiany, czas na modernizację, tak? Nie ma co się z maszynami i silnikami żenić. Panu pewnie też pójdzie on z pługą, z pługą za gumówką. No bo teraz, gdyby na coś mi się stało z silnikiem, no to jednak tutaj tak mam czym ten pług pociągnąć mimo wszystko. No więc tu się nie przemartwić. O to, że... Wiecie, ten case w stanie, nie mam czym... Wiecie, pociągnąć tego pługa i muszę, nie wiem, zagonówką trzeba zakresować. Nie, teraz muszę obrotować kasę, będzie latała jak ta lala i to będzie wszystko w temacie. Nie ma co. Chyba. Ja nie przedłużam. Cieszę się, odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek się spodobał, też pierwszy komentarz. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się z tego odcinka. Na razie, cześć.